Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Tak jak widzimy, jesteśmy podgłębnikami tutaj na studiu gołębników w Kosakowie. Gołębniki są puste, wszystkie gołębie, 353 sztuki z tego gołębnika poszły na lot, który się dzisiaj odbywa. Jest to lot sponsorowany. Jest to taki sam dystans jak wtedy, kiedy leciliśmy pierwszy lot konkursowy tutaj w Kosakowie. Miejsce wypuszczenia jest dokładnie to samo. Kolega Maciej Włudzik był tam już rano, odpowiednio wcześniej. Planowaliśmy wypuścić o godzinie 6.40, ale warunki atmosferyczne uniemożliwiały to i przesunęliśmy to o 10 minut później. Miejmy nadzieję, że dolecą te gołębie. Pogoda tam wcześniej padało, dlatego Maciek tak trochę był, że tak powiem, nie do końca przekonany do czasu wypuszczenia, ale później ten deszcz przeszedł. No, zachmurzenie jest takie, jakie widzimy tutaj. Tam też takie było. Nie jest to taka pogoda super całkiem do lotu, ale nie jest też źle. Tutaj widzimy korony drzew, są takie ciche, nie widzimy żadnego powiewu wiatru, natomiast na radarze pogodowym pokazuje nam, że tutaj cały czas właśnie jest wiatr z zachodu, czyli gołębie tak jakby będą z tyłu dopierane troszeczkę na północ, może je znosi, czyli tutaj na zatokę, to zobaczymy, skąd się będziemy ich spodziewać. Ten dystans 102 km te gołębie pokonały ostatnio, były wypuszczone o 5.30, już o 7.09 pierwsze były, czyli to było godzina 20, tak? Bo coś takiego, nie, godzina 10, o, godzina 10, to myślę, że takiej prędkości nie będzie dzisiaj, ale zobaczymy, no po prostu. Oprócz tych gołębi z gołębnika wspólnego, tutaj, który mamy przed nami, poszły też 47 sztuk tutaj z tego gołębnika. Jedna sztuka tutaj gołębi, jeden został, to jest taki gołąb, który tam pokazywaliśmy wczoraj na koszowaniu, ma rozwalone skrzydło. Wczoraj tutaj w trakcie podlotów, latania wokół gołębnika, zaatakował go jastrząb, no i niestety go zranił. To będzie pauzował sobie tam, nie wiem, tydzień, dwa, trzy, no wszystko zależy, jak szybko dojdzie. To był gołąb kolegi Krzyśka Zymińskiego, PL0479-149, natomiast tutaj z tego gołębnika my daliśmy 353 gołębie, ale trzy gołębie, te, które ostatnio pokazywaliśmy, no nie miały takiej kondycji, że się nadawały do lotu, też były uszkodzone, też zostały, one pójdą na finał najprawdopodobniej, ten tydzień kolejny powinien im wystarczyć do tego, żeby te siły zregenerowały i żeby już mogły ten lot odbyć. Popatrzmy, my się będziemy spodziewać gołębi z tej strony. Widzimy tam chmury zasłaniają troszeczkę to niebieskie niebo. No, temperatura jest taka akurat, myślę, że kilkanaście stopni, no, może nawet po 20. Bardzo fajnie, tak będziemy czekać, krótko mówiąc. No, mamy godzinę 7.52, czyli gołębie są już w powietrzu godzinę. Ostatnio, tak jak mówiłem, sprawdziłem dokładnie, były wypuszczone o 5.30. Wtedy z tego samego miejsca były pierwsze gołębie o 6.39, czyli godzinę i te 9-10 minut leciały. Popatrzymy, czyli jak już mamy godzinę i 2 minuty, to już możemy być tutaj, że tak powiem, w pogotowi, bo gdyby były takie same prędkości jak ostatnio, moglibyśmy się ich tutaj spodziewać. Popatrzymy, na razie nic nie ma. Wejdziemy sobie tutaj za chwilkę na ten daszek tam u góry i też zobaczymy, czy może jakieś stado się pojawi. O, ale póki co jeszcze na razie gołębi nie widać. System sprawdzaliśmy, wszystko chodzi poprawnie, anteny odpowiadają. Widzę, Maciek tam jeszcze mruga, włączonego wizjona ma, on też się może łudzi, że jakiś jeszcze gołąb z lotu kiedyś tam z tybilu ślad wróci. Zobaczymy. Tutaj też sprawdzimy. System chodzi poprawnie. Popatrzymy jeszcze. Odpowiadają anteny, tak, widać poprawnie. I tutaj sobie wejdziemy teraz do góry jeszcze. Bo może coś już wypatrzymy. No jak drugi raz lecą, to może no, tam jakieś gołębie, a to czyjeś. Tutaj natomiast na razie gołębi żadnych nie widać, żadnego stada na horyzoncie też nie, no nie udało nam się stąd nigdy wypatrzeć, ale żyjemy tą nadzieją, ja w każdym bądź razie, że może kiedyś mi się to uda zobaczyć. Ale chyba pewniej, bezpieczniej będzie jak tam zejdę, bo tam jakieś gołębie lecą, bo te na pewno hodowcy jeszcze trenują, może jakieś wypuszczone są, są jakieś gołębie, ale to czujesz nie stąd. Na razie tutaj nic nie ma. Przejdę z tej strony, popatrzę jeszcze. No, nic na razie nie widać. No, jest godzina teraz już 7.59, czyli dokładnie taki sam czas jak ostatnio one przyszły, czyli godzinę te 9 minut, no jeszcze może tam parę 10 sekund. Ja tu się z gwizdek muszę zobaczyć, przygotowałem, żeby
Może uda mi się zastąpić Maćka, bo jemu to bardzo dobrze wychodzi, jak te gołębie są, to on gwizda. I wtedy te gołębie szybciej wchodzą. No ja to spróbuję to samo zrobić. Nie wiem z jakim... No zakładam, że przylecę. Ale myślę, że już się niedługo możemy ich spodziewać. Zobaczymy jeszcze ostatni raz, patrzymy, czy tam wszystko chodzi, tak? Wszystko chodzi. Także czekamy na ich przylot. Zachmurię cię ich, może gorzej dostrzec, ale myślę, że one już tu są. Maciekiem, z Maćkiem rozmawiałem, on jest teraz już wraca, jest w Wejherowie. W Wejherowie mówi, cały czas pada tam, on jedzie tam od tego słupska, gdzie wypuszczał. To cały czas mówi, po drodze był deszcz. No, może gołębie nie weszły w tą warstwę opadów. No, będziemy cały czas tutaj wypatrywać teraz. Czekaliśmy się. Wchodzą tam już pierwsze gołębie, zaraz zobaczymy, czyje to są. Pierwsza grupa się 8-3 widzę pojawiła, tutaj te mają troszeczkę problem, bo ja im tam troszeczkę ten wlot zrobiłem, żeby zapewnić tą pewność odbicia. Natomiast tutaj było wszystko po staremu, tu nie ma problemu żadnego. Ale już mamy tą grupę, to jest kilkadziesiąt gołębi, zaraz zobaczę to kilkanaście, które tutaj są pierwsze. O, sobie zobaczymy. Jeszcze takie przesortuję na wszelki wypadek, żeby nie było problemu. Jest 20 gołębi, czy więcej, o, zaraz zobaczymy. I patrzymy, pierwsze miejsce Artur Frąckowiak 2, czyli to jest ten gołąb, który cały czas leci. Drugie miejsce Czyżewski, Rafał i Derajger. I trzecie miejsce Marian Szklasz. I gratulujemy, później są Grzegorz Noga. No wszystko to na internecie jest, także można sobie tam to wszystko pooglądać. Dobrze, my tu sobie w każdym razie teraz idziemy zobaczyć tutaj. Krzyż mały. No już są gołębie, nie? Tak jest gdzieś 20, jak patrzyłem, odbite, tak, wszystko jest dobrze. Tam teraz wchodzą, druga grupa przyszła, jak pan czytałem, także chyba, nie wiem, z 50 już może będzie, nie wiem, dokładnie. Też, one trochę nie chciały wchodzić, tam trochę im przeszkadzało, wiesz, coś nowego, ale to nie przeszkadza, ale już teraz jeden został tylko na zewnątrz, nie? Także tu jest wszystko w porządku i one ładnie weszły, na gwizdanie reagują. O, dolatuje, doleciały tak, wiesz co, tak jakby z nadmorza trochę właśnie, zniosło na północ. No, dobra, to na razie. Koledzy słyszeli, o, jeszcze jedna grupa tutaj dochodzi, właśnie tak mówię, z nadmorza idealnie dochodzą, tak, także nie ma problemu. Chciałem do kolegi zadzwonić, żeby go uspokoić, bo on zawsze jest zestresowany. No wiadomo, no, jest to odpowiedzialność prowadzić wspólny gołębnik, gdyby, o, co, przylatują cały czas, o, cały czas widzimy, dochodzą. Tutaj do naszego gołębnika też, o, jeden kuleje biodę, coś ze skrzydełkiem, nie, tak to wygląda. Czas zbliżony mają jak ostatnio, chyba 8-3, czyli były, no 13, to 4 minuty 5 później te pierwsze. Są trochę zaskoczone, bo tam troszeczkę jest inaczej niż zawsze było, ale oby to się przełożyło na to, żeby w czasie lotu oddziałowego, tak jak ostatnio, nie przepuściły nam żadnego gołębia. Kuleje jeszcze jeden. O.
Tutaj grupa przyszła, ale teraz ja już znam. A nie, to gap. Widzi. Tu siedzi jeszcze grupa kilkunastu gołębi na dachu, ale one sobie tutaj chyba poradzą. Za chwilkę. Teraz sprawdzimy, jak tam jest już. Zobaczyć teraz tutaj, ile jest tutaj gołębi. Już odbitych jest gołębi 97, czyli prawie 100. No, jeszcze musimy czekać na kolejne. Zaraz tam zobaczymy, ile tych gołębi jest. Czyli jeszcze nam brakuje ponad 200 tutaj z tego gołębnika. Z tego zaraz pójdziemy też zobaczyć, ile tutaj gołębi przyszło i który pierwszy. One miały, mówię, problem troszeczkę z wejściem, bo niestety musiałem im wczoraj minimalną przeróbkę zrobić, ale myślę, że będzie to z pożytkiem dla nich. Tutaj sobie sprawdzimy. Tu jest 14, czyli jeszcze też czekamy na ponad 30 sztuk. Dobrze. Aha, siedzi jeszcze 4-5 sztuk na zewnątrz. Zobaczymy. O, tutaj grupka taka z 7-8 gołębi doleciała jeszcze. Popatrzymy. No. Tu jeden kuleje ewidentnie. Coś mu się stało. Jeden, widzimy, został. Ten tam siedział sobie, niestety ma uszkodzone skrzydło. Tu cały czas czekamy na następny ptak. Tak przy okazji zobaczę sobie, który przyleciał pierwszy. Tu wszedł Arkadiusza Koniecznego, drugi jest Jana Bochańczaka, trzeci Roberta Zguda, dwa Zbyszka Oleksiaka. Bo właśnie ten 539, który ostatnio jako czwarty, piąty jest 18555. No i tak dalej, dalej są też te gołębie. Patrzymy teraz jeszcze tutaj, o, jest już tutaj na internecie, bo możemy sobie dzięki temu podglądać jedno i drugie. Tak specjalnie zrobiłem 104, jak czy F5, to może już więcej jest nawet. Odbitych jest 111 gołębi. Tutaj natomiast jest troszeczkę mniej. Tutaj mamy ile? 14 było ostatnio, to teraz w dalszym ciągu jest 14. Dobrze. Czekamy, czekamy. Na przylot. Widzimy. Jest już tutaj 4, jeszcze 5 na zewnątrz. Dwa chodzą jeszcze po ziemi. Tu natomiast te weszły. One teraz mają tutaj specjalnie, wydłużyłem troszeczkę wlot właśnie. Przesunąłem antenę, tak jak w tych rozwiązaniach, dokładnie takie same jak tutaj na wspólnym głębniku. Tu z zewnątrz patrzymy, to te wloty są takie dość długie. One mają około ponad 20 cm, tam 20 kilka nawet. Tutaj natomiast miała mniej zrobione i była 4 cm grubości deska. I to trudniało. Tam jeszcze dwa siedzą po stronie. Ale one mogą być już odbite. No, oby przyszły wszystkie. Po kilku minutach przerwy jest następne stado kilkudziesięciu gołębi. Tu też doszło. Te też będą miały pewnie. Ładnie weszły teraz te, tam było 102, o, jeszcze następny przyleciał. Ta grupa, która teraz przyszła, liczyła kilkadziesiąt gołębi, tam było 120, no tam 150 więcej, tam to będzie pewnie. No nie mogę albo gwizdać, czy patrzeć, ale...
5 zostało na zewnątrz, tylko tutaj też kilka jeszcze jest. Zobaczymy zaraz, ile tutaj jest już zarejestrowanych. 177 sztuk, 180, aha, bo muszę startowanie włączyć sobie. Będzie ze 180, zaraz to zobaczymy. O, 181 sztuk. Czyli jeszcze połowę już mamy. Musimy doleciał. O, jeszcze jeden. Tamten coś skrzydło ma. Jeszcze są grupa taka 10 sztuk gdzieś. Te 3 czy 4, tylko nie wiem, ten jeden nasz też. Dobrze. O, ten znak miasta nadleciał. Jeszcze jeden. Tutaj też jeszcze. Parametrami lot zbliżony do tego analogicznego, który wcześniej mieliśmy, tylko tam wypuszczaliśmy półtorej godziny praktycznie pod godzinę 20, bo 5.50, a tam 6.50, a tam 5.30 wtedy było. No było godziny 6 już 39 na miejscu. Teraz to troszeczkę 3 czy 4 minuty później było. Będziemy sobie mogli to spokojnie tam na wynikach postudiować, zobaczyć. O, widzimy 5 następnych ptaków przyleciało. Słońce tutaj za tych brzusz, tam widzę słońce, jest na szczęście nie jest tak wysoko, żeby mi świeciło w obiektach kamery i utrudniało filmowanie. Tutaj też widzimy te chmury, troszeczkę tam za nich przewiera to niebieskie niebo. Tutaj też banda jedna siedzi, 2, 4, 5, 4, 6 sztuk, ale one chyba są odbite, 7 nawet. Musiałem pójść zobaczyć, bo tutaj o, dolatuje kolejne 7 czy 8 sztuk. Tam mogą być nie stąd, o, widzimy tam przyleciał, to nie stąd chyba, natomiast tutaj kolejne doleciały. O, i też idą, i wszystko z nadmorza tam widzimy, z tamtego kierunku. Czyli jest ten wiatr, tak jak prognoza była, zniósł się troszeczkę na ten północny, na północ, na morze, ale dolatują. Nie był to długi lot dla nich, 102 km, to jest już wytrenowane w miarę, także nie mają problemów z takimi dystansami. Tutaj też jest zblokowany schodzenie. No, nic na to nie poradzimy, ale muszę się nauczyć. Coś za coś. Mamy 214 sztuk już. Jeszcze jak przesortuję, może jeszcze będzie więcej, bo 215. O. 216, dobrze. Zostało nam na zewnątrz 10-12 sztuk, tutaj natomiast 3. Popatrzymy sobie jeszcze, 20 kilka sztuk jest, 20 parę. Tutaj natomiast jest 2, 4, 10, 11 z gołębi na zewnątrz, 12. O, jeszcze doleciał jeden też z tamtego kierunku, z tym, że to może być tak, że są już też zarejestrowane, gdyż one wchodzą, cofają się i tak są zarejestrowane. Teraz powinien być Maciej. Widzę, jeszcze tutaj dolatuje następny. Tam sobie popatrzymy też, ile jest. 20 kilka według mnie. Czyli też połowy.
połowa stanu. Nie, to 32 sztuki są już. 32, czyli brakuje nam tutaj 15 sztuk. Proporcjonalnie to się widzę tak samo. Tu jest 200 kilkanaście, z 353 to tutaj podobnie. Morza również przyszła następna grupa, kilkadziesiąt sztuk, z 30-40. No tam kilka się oderwie pewnie. O, tam inne stado, większe nawet poszło. Także tutaj Maciek dał też gołębie, koledzy, o, jeszcze jeden przylatuje. Maciek dał kilka, muszę gwizdać i komentować. Odwiedził nas właśnie kibic, widzę. Skąd kolega jest? Z Rybna. To jest tutaj blisko gdzieś. No, koło Gniewina. Gniewino, no Gniewino. To nie jest daleko. Tutaj też ma kolega gołębie tutaj? Nie. No tak przyjechałem po karmę, i mówię... No to trzeba poczekać, bo Maciek zaraz będzie. Zobaczy. No, no my sobie zawsze popatrzymy teraz. Kazał mi gwizdać, to gwizdam. Ostatnio gdzieś opier zgarnął od kogo? Od kolegi Krzysztofa Gańskiego, że nie gwizdał. To specjalnie ukłon w jego stronę ma, nie? Gardło tak boli, ale cóż zrobić. Nie łazić po trawie tu. Do góry. Zobacz ile jest, co? Tam jakie tam? Tam czy wszystko chodzi dobrze? Ile tam ostatni pokazuje? Ile jest? 251. 251? Tak. No, czyli 100 gołębi nam brakuje, ale tutaj jeszcze na zewnątrz jest trochę. Także pomału z 10-15 sztuk. Tylko mówię, one mogą być część odbitych. Mogą tak. Tak, nie, bo one wchodzą i cofają się. O. Dobrze, że dolatują one. Przed nimi jeszcze takie dwa loty. Jeden ten konkursowy w przyszłym tygodniu. A w środę, a później już w sobotę tak planujemy. Finał. Tak, w sobotę, oby ich jak najwięcej, o, ten doleciał samotnie, nie wiem, chyba około 300, tak jak zawsze gdzieś, tak mi się wydaje, o. Ale ten to chyba nie jest od nas. Ten, coś mi tak... Nie, może być. Nie może być, co? Nie, to, ale on, nie wiem, zobaczymy. O, jest, następne statko. Piękne, następne grupka i też 20 gołębi mamy, tylko mówię, część może być od kogo... Nie, to, nie, zobaczymy. No, zobacz, jak ładnie, kurde, cała krąży w niebie tutaj. Ja współczuję sąsiadom, bo im tak jak rano są te loty, muszą to gwizdanie wysłuchiwać. O, jest jeszcze tutaj następna. Ile? 263, tak? No to pomału się zbliżamy do tej ilości, którą mieliśmy tutaj przy zakoszowaniu. 363. No, to mamy, ale tutaj przyszły następne. Idę na pod do gwizdania, jeszcze mieć kondycję. Jak długo jeszcze? Już mi normalnie gardło boli. No Krzychu musi coś na to gardło, jakiś balsam tam postawić. Tego? Propolisu? Tam propolisu to tam nie będę, że tak powiem, używał. To. Patrz, ten jeden, ten biały lot ma takie fest skrzydła spuszczone, nie? Ten drugi niebieski też. To zmęczone, no wiesz, musiały dzisiaj pompować, no. Deszcze tam były, wiatr pewnie. Tak radar pokazywał, no ale jest. To jest 280 już będzie, co? Zobacz. Czy tam więcej nawet? Zobaczymy. O. 289. 89, czyli 290. Zostało nam około tych 60 parę sztuk. Tutaj na zewnątrz jest... No Maciek będzie jać się głównie to Maćka zdrowie psychiczne. Martwię, bo nie zawsze jest zestresowany. No, ja o, i właśnie chyba jest, nie to? Nie. Już odjeżdżam? A nie, ja nie muszę odjechać dzisiaj. Dobrze. Tak samochodem zastawiamy. O, szpak przyleciał.
Właśnie nie zwróciłem uwagi, bo w tym gołębniku mamy dwa połowy, dwa szpaki, takich nie brakuje, to od razu to widać. Jest jeden w środku, już jest. Tak, tutaj te dwa połowy chyba też są, zaraz zobaczę. Jeden jest na pewno, czyli jednego połowego na razie nie widzę. No wchodźcie, no te coś tam krnąbrne są do wchodzenia. Są takie krótkie przerwy, ale Maciek widzę, o, masz gwizdek już, proszę, trzymaj. Bardzo ładnie weszło, jest już ponad 300 gołębi. Po drodze padało cały czas, tak? Cała trasa. A ty już wypuszczałem, też masz? Mam i z trasy też jak pada. Cały czas one padało. Są cały mokre. No. Wiesz co, tutaj 300 ponad sztuk już jest, to będzie chyba z 320. U nas było 41, ale widzę, chodzą. Te mają trochę problem z wchodzeniem, te, wiesz? No, zmieniliśmy im, ale to nie ma problemu. Dla nas nie ma. Karmy, jak sypniesz, to pewnie wejdą. 41 w każdym razie mamy, czyli w oddziale mamy czym lecieć jeszcze. No tutaj te widzę, wszystkie większość poschodziła już tutaj. Teraz grupa kolejna, taka chyba, nie wiem, 10-12 sztuk przyleciała, właśnie siadła, ale już są. O, jeszcze jeden doleciał, jeszcze jeden. Tam 2, 4, 6, 7 chodzi po dachu, ale one są chyba odbite, wiesz? Bo one wchodziły i cofają się, wchodzą i cofają. Ale teraz zobaczymy, jakie Maciek zawoła. O, to chyba nie będę miał takich oporów. Zobacz, o. To trochę je tam zdziwiło. To no, tak się nie powinno robić, no ale ja się w pierś bije, człowiek doradza, jak to zrobić, a w swoim zgłębniku niejako to tym wspólnym dał ciała. No ale nic takiego nie poradzę. Na błędach się człowiek uczy. Po prostu. Jeden został, to nie, to jest nasz? Myślisz ten, Maciek, zobacz. Bo ten tu, patrz, ten to jest nasz? Ja tam nie widzę dobrze. Właśnie tak myślałem, że coś, kurde, mi nie tak z nim jest. 2, 4, 5, 6, 7 stoi, 8 na zewnątrz jest. Teraz pójdziemy zobaczyć. Maciek, ty zawoła, ile tam jest? Zobacz. 324, czyli brakuje nam jeszcze 29 gołębi. A tutaj zobaczymy, czy tamte były odbite. O, a tutaj mamy gołębi, jeszcze aż sprawdzę, 44 sztuki, chyba że przesunę to zobaczę, czy nie, 44 sztuki, brakuje 3 sztuk, dobra, 3 sztuki jeszcze, no, są w powietrzu, będziemy czekać, no, one idą za chwilkę na lot oddziałowy w niedzielę, tutaj nam brakuje 3 sztuk, tu. Ale one tutaj jeszcze dochodzić będą, zapewne. Co tu wygrał? Wygrał Frąckowiak 2, chyba ten sam gołąb nawet, który był, tak, kurde. Frąckowiak 2 to jest wtedy... Tak, tak, zobacz, na sam przód przejdź. Poczekaj, 327 jest, na samą górę pojedź. Frąckowiak. Jeszcze, no, dobra. Czyli to będzie jak dwójka, no to on 3 razy pierwszy. 3 razy pierwszy. 2 razy 11 lub jedynki. O, a. To jest ten gołąb 10080? Tak. No, no widzimy. Dwójka. I Rafała Czyżewskiego. Rafała Czyżewskiego i Mariana Szklarza. Dreiger, to ja powiem, to jest gołąb tego, to jest Rico Weisheiter. Czyli, czyli tak, Artur Frąckowiak dostaje 8 worków karmy, czy tam 6, czy 4. Tam nie wiem, ile 4, tam tego jest, chyba z 8 worków karmy, plus jeszcze tam jakieś gadżety z Goldwinga. Rafał Czyżewski dostanie z Centrum Zdrowia Gołębia, czyli sobie popróbuje nie tylko na preparatach Deringer. I Marian Szklarz. I Marian Szklarz lubi akurat też bardzo rzeczy ziołowe, czyli mu przypasują. No Marian Szklarz, ja powiem może tak. To, poznaliśmy go kiedyś, ja go osobiście tam poznałem na wspólnym gołębniku w Mazowsze i kiedy przywiózł, bo ma tam pod Warszawą pomidory w fermie. Tak. Czyli mu przypasują rzeczy naturalne. I Zbyszka Oleksiaka widzę też jest 6. Tak, jest Zbyszka Oleksiaka. Zaraz możemy w klasyfikację AS popatrzeć. To tam byśmy musieli. Ale widzimy, jedna rzecz jest ciekawa, zobaczmy, jest ciekawa rzecz, że czas miały niewiele. Ten pierwszy gołąb był 8.3, o 8.3 przyszła taka grupa, czyli były 4 minuty później, tylko gdzieś około 3-4 minuty niż z takiego samego lotu analogicznego, kiedy był to tak zwany pierwszy gołąb. No, one już trening. Są trochę rozlatane, bo to mówię, to jest już 6. Ale już stresu nie masz takiego? Ja Krzycha Gańskiego już pozdrowiłem, bo miałeś gardło przez to, że kazałeś mu gwizdać. No bo Krzychu chcesz. Zresztą jak się zła, to mu gwizdałem, ale kurde, flaszkę musi postawić, cudów nie ma. Dobra. Dobra, a ja teraz mówię,
normalnej pracy, na której muszę zarobić. Tu jeszcze, ty musisz trochę jeszcze tu pogwizdać, ja tam im picie jeszcze. Ja tu wezmę zaraz ten film, skonwertuję. Na razie będziemy chyba kończyć naszą tę relację. Tak jest. Mówię, teraz mówię, jeszcze jeden czekaj, krótki lot w środę i na sobotę finał. Także zapraszamy tutaj kibiców też właśnie. Tutaj kolega w trakcie jak 200 coś było, 220 jak ty byłeś, nie? Przyjechałeś pierwsze. Ale zapraszamy tutaj wcześniej, żeby też przyjeżdżali koledzy, koleżanki też jeszcze bardzo mile widziane. Zapraszamy tutaj, żeby ktoś przyszedł nam zawsze tutaj pomóc kibicować. Dziękujemy, do zobaczenia i dobry lot.